w tamtym roku chyba, czy w czasie covidowym, kiedy nie mogliśmy komentować, jeździliśmy czasami na mecze, pamiętacie, trzeba było mieć maski, to i prześledziłem w Europie, mówię teraz z głowy, te 8 takich jakby czołowych lig, no czy to są akurat te 7, 8 jest dla Rum Qatar, czy nie, to nie chodzi o to. Wiecie, że najrzadziej zmieniany blok w systemie gry jest w tych najmocniejszych ligach bramkarz i czwórka obrońców i defensywny. Najrzadziej. Bo to najbardziej neurologiczny, najbardziej niebezpieczny. Nie? Najbardziej niebezpieczny, ale wszyscy ci, zobacz, zauważ, jak trener bierze na przykład zawodnika i mówi tak, no mam lewego pomocnika, on to taki jest dynamiczny, to on mi wytrzyma 60 minut. On już w głowie przed meczem myśli, że w 60. Nigdy trener przed meczem nie myśli, żeby tego obrońcę zmienić. Obrońcy? 60. Żeby obrońcy... 60. obrońca do bazy, nie? Nie ma. Nigdy tego. Nie myślisz coś takiego, że trener wystawia, nie wiem, podaje czwórkę z tyłu i mówi tak, ten mi nie wytrzyma. Nigdy, zobacz. On odkłada bramkarza i czwórkę obrońców i tą szóstkę, a zauważ, a u nas w Polsce zrobił się problem, że są obrońcy często zmieniani. To jest niesamowite. Jak możesz na obronie nie wytrzymać 90 minut? Obrońca zawsze był najtwardszy, najsilniejszy, najlepiej przygotowany fizycznie, a my mamy dzisiaj problem wytrzymać w obronie. Dlatego ja się nie zgadzam z tym na przykład zdaniem, że mają dużo meczów. Dla obrońcy, uwierzcie mi, obrońca biega w innych parametrach, obrońca biega z inną szybkością, obrońca więcej bazuje na tylko skrócie pola, rozegraniu i koncentracji w 16 i w takich sytuacjach, więcej naharują się na wyższych tętnach, jednak dla mnie boczni pomocnicy i środkowi, którzy muszą przód, tył harować. I to jest przecież łatwe do udowodnienia w statystykach. Ja się zgodzę z tobą jakby w tym przypadku, natomiast jakby usiłując znaleźć jakby logiczne wytłumaczenie, dlaczego, to dla mnie to jest, bo to jest, jeśli budujesz piramidę, domek z kart powiedzmy, no to bazą jest ta podstawa, tak? Jeżeli ona jest chwiejna, myślę tu o obronie właśnie, jeżeli ona nie działa dobrze, jeżeli tam są jakby no stop wyjmowane te karty, no to ten cały domek się zazwyczaj chwieje, ma problemy i w grze defensywnej. Brakuje zrozumienia, i prawda? I ofensywnej. Brakuje, tak? Pewności siebie. W każdym elemencie, jeżeli tam jest kombinowane, jeżeli tam jest, wiesz, no to każdy z argumentów, z elementów jakby sztuki piłkarskiej może mieć wpływ na to, jak to funkcjonuje. Jeżeli Tomek, ty miałeś kolorować, a nie się telefonem bawić. Jeżeli ta obrona jest zła, wiadomość. To zazwyczaj cała drużyna gra źle.